momencie obecnie trwają prace wykończeniowe na całym obiekcie. Około 30 września mają być zakończone prace budowlane. Niebawem będzie brana, znaczy się w przyszłym tygodniu, woda Doniecki basenowej. Znajdujemy się w podbasenie. Cała technologia jest tutaj widoczna. Woda z ryniem przelewowym będzie z powrotem przesączana do zbiornika. Po odzyskaniu oczyszczenia jest przez filtry będzie wpuszczana z powrotem. Część nie nadająca się będzie zbierana w osadniku. Jak widać, tutaj znajduje się dużo również instalacji wentylacyjnej. Na obiekcie mamy trzy duże pomieszczenia z centralami wentylacyjnymi. Są to olbrzymie gabaryty, gdyż jest to gdyby serce basenu. To jest wentylatorownia. Tak, to jest jedno z trzech pomieszczeń z wentylatorami zapewniającym temperaturę i wilgotność na całym obiekcie.